Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego bloga. Z tej strony Mirosław Skwarek. Mam trochę zdarty głos, bo właśnie jestem po Mastermind Akademii Social Media. Akademia Social Media to jest taka szkoła, w której uczymy, szkoła internetowa, w której uczymy właśnie jak działać w social media. I dzisiaj między innymi właśnie był Mastermind. Co środę o godzinie 20 się spotykamy. Więc jeżeli chcesz dołączyć, to gdzieś tutaj w opisie jest link do dołączenia do Akademii Social Media, to możesz dołączyć za 1 złotówkę, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj Ci opowiem o tym, co zrobić, gdy dostaniesz bana na fanpage'u. Dzisiaj, kilka dni temu i dzisiaj też między innymi o tym mówiłem, mój klient dostał tak zwanego shadowbana. Shadowban polega na tym, że coś złego się dzieje na Twoim fanpage'u, czy też powiedzmy na Instagramie, ale w sumie nie wiesz, nie dostajesz informacji od Facebooka, że na przykład dostał Pan tam jakieś ograniczenie, coś się dzieje nie tak z Pana fanpage'em przykładowo, więc możesz dostać powiadomienie, czyli Facebook poinformuje Ci, że na przykład pewne funkcje zostały wyłączone. Tutaj pocieszające jest to, że jeżeli Facebook Cię informuje, że pewne funkcje zostały wyłączone, to prawdopodobnie jest to taki ban czasowy. Czyli po prostu Facebook Ci mocno obetnie zasięgi, bardzo drastycznie zresztą, czyli na przykład będzie Twój post organicznie widziało 10 osób w najlepszym przypadku. Pocieszające jest to też przy tym, tego typu banach, że reklama będzie działała, czyli na przykład jak masz, nie wiem, fanpage 10-20 tysięcy osób, to za 50 zł sobie i tak dotrzesz do tych osób, więc to nie będzie aż tak drastyczne. No i pocieszające jest to, że ten ban jest czasowy, tak? To jest dobra informacja. Kolejna informacja, to musisz pamiętać o tym, że jakby Facebook ma swoją taką czarną skrzynkę, czyli jakby do Ciebie, do Twoich danych na Facebooku są przypięte inne informacje, więc jeżeli dostajesz bana na przykład na wysyłanie wiadomości na Messengerze, to też może to będzie dotyczyło Twojego fanpage'a, czyli tutaj możesz gdzieś tam sobie zauważyć ograniczenia i na przykład na Instagramie też to będzie działało, więc to jest jakby jeden ekosystem, więc jak gdzieś tam w jednym miejscu nabroisz, a nie jest to zbyt trudne, bo zaraz Ci powiem, za co można dostać bana na przykład na fanpage'u, to tak jak w jednym miejscu nabroisz, to możesz też mieć czuć efekty w innych miejscach. Za co można dostać bana? Wcześniej myślałem, że to po prostu trzeba się bardzo mocno wysilić, ale okazuje się, że czasami, na przykład jeden z moich klientów napisał coś takiego, taki cytat ze Steve'a Jobsa, że tam dość na zasadzie, żyj mądrze, umrzyj głupi, czy tam głupim, i za to dostał bana, bo po prostu Facebook, boty facebookowe, bo nie mówię tutaj o prawdziwych, nie mówię o konkretnych osobach, bo to robią boty, no Facebook nie mógłby zatrudnić, nie miałby szans zatrudnić tylu osób, żeby każdy czytał każdy wpis, więc po prostu boty przeczesują, sztuczna inteligencja, oprogramowanie przeczesuje nasze wpisy, wyszukuje słów kluczowych, no i takim słowem kluczowym na przykład, nie wiem, umrzyj, tak, czy powiedzmy głupi jest traktowane jako jakieś tam wyzwiska, czy mowa nienawiści, no i to zostało wyłapane, więc wiele osób, sławna sytuacja, kiedy tam powiedzmy jakieś firmy sprzedające części do rowerów używały określenia pedał do rowerów, czy tam do roweru, no i za to dostawali bana, więc tak naprawdę jeżeli aktywnie działasz na fanpage'u, aktywnie komentujesz, no to jakby niebezpieczeństwo tego bana, czy tego shadow bana jest tutaj, no nie jest trudno to otrzymać. Wiele firm czasami się zastanawia, nie, co się dzieje w ogóle z moim fanpage'em, był taki zasięg, zmniejszył się, jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Czasami oczywiście jest jakiś tam błąd Facebooka, do którego Facebook tam się czasami gdzieś tam przyzna, ale bardzo często to jest właśnie taki shadow ban, czyli w sumie nie wiesz, co się dzieje, ale wiesz, że coś jest nie tak. Więc tutaj dla Ciebie taka bardzo, bardzo mocna porada, nigdy w życiu nie opieraj swojego biznesu, całego biznesu na fanpage'u, no bo to jest to bardzo niebezpieczne. Fanpage po pierwsze nigdy nie jest i nigdy nie będzie Twój, nie da się kupić fanpage'a, to jest własność Facebooka, to jest w ogóle piękny pomysł w ogóle na biznes, jeżeli chodzi o Facebooka, że my tworzymy treści, a oni sobie z tego korzystają. Chociaż teraz Facebook tam wprowadza możliwość zarabiania jakby sobie na naszych treściach, ale to musisz być dużym graczem, więc to już jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o to, ale jakby tutaj nie ma jakiejś złotej zasady, coś, co możesz napisać, żeby dostać tego bana. Przeróżne słowa są brane pod uwagę, szczególnie, że polski język tutaj, no, tutaj dużo wieloznaczności, przykładowo słowo rząd jest, jak jeżeli użyjesz tego w reklamie, no to Twoja reklama może przez tego bota być określona jako reklama polityczna i wtedy się musisz tłumaczyć z tego, że właśnie no, nie możesz takich politycznych reklam, jeżeli nie masz tam zatwierdzonego specjalnego profilu do umieszczania takich reklam właśnie typowo politycznych, z marketingu politycznego. Więc to jest kilka takich informacji. Podstawowa informacja jest taka, że nie skupiaj się, znaczy nie możesz mieć tylko ruchu z fanpage'a. Fanpage nie może być jedynym miejscem komunikacji z klientami. W mojej opinii i wielu osób
obecnie najbardziej pewnym narzędziem i które najlepiej sprzedaje i pozwala na najbardziej skuteczną komunikację jest e-mail marketing. Czyli Twoja lista mailingowa jest Twoja, nikt Ci jej nie skasuje, nikt nie będzie tam cenzurował Twoich wpisów, no bo dodając teraz wpisy na Facebooku, ja się czuję trochę jak zespoły, które w czasie komuny musiały zanieść do pana cenzora swój tekst i pan cenzor wykreślał, czego tam nie można. To i tak za komuny było fajniej, bo znaczy było źle, ale to było o wiele fajniejsze niż Facebook, no bo Facebook nie ma takiego cenzora, on Ci nie mówi, że to słowo napisałeś źle, to słowo może być traktowane jako obraźliwe, zmień to, tylko po prostu nawet czasami Ci nie daje informacji, że to nie przeszło, tak? Więc to sytuacja jest nawet gorsza niż było kiedyś, więc no jest z tym problem. Czyli jak piszę sobie mailing, to ja zawsze odpoczywam, tak? Jak piszę mailing, czy nawet tworzę opis do YouTube'a, to przynajmniej mam takie poczucie spokój, że no nie muszę uważać, jakich słów używać, a jak piszę na Facebooku, no to jak chcę coś napisać, przeważnie no moje wpisy dotyczą na przykład social media, no to się boję. No jak piszę Facebook, no to nie można używać określenia Facebook czy Instagram, bo to jest ich marka własna. Jak powiedzmy coś za dużo dam tekstu na obrazie, to mi utną zasięgi. Jak dodam link, to mi utną zasięgi. Więc dodawanie wpisów w wielu branżach, na Facebooku czy powiedzmy na Instagramie, to po prostu jest koszmar, tak? Ile się trzeba tam namęczyć i nagimnastykować. Jest to gimnastyka dla mózgu, jeżeli chodzi właśnie o social media. Więc nieuzależnie się od fanpage'a, wiele osób w Polsce dawało jasne sygnały, że mocno się przejechali na fanpage'u, no bo dostawali jakieś dziwne bany, gdzie tam sobie zbudowali fajny fanpage, duże zasięgi i jednego dnia bach, odcinają Cię od fanów, nie masz w tej swojej tuby, nie możesz sprzedawać, nie możesz się komunikować ze swoimi klientami. Gdy masz listę mailingową, kanał na YouTubie, bloga, no głównie chodzi o listę mailingową, no to prawdopodobieństwo, że ktoś Ci skasuje listę, no to po prostu jest no, niedorzeczne. Tego raczej nie słyszałem o czymś takim, żeby ktoś tam, nie wiem, skasował sobie listę mailingową, czy firma mu skasowała. Nie ma takich opcji. A bany na Facebooku, poczytaj sobie w Google ban na Facebooku, jak uniknąć bana. Zobaczysz, jak wielu specjalistów od social media miało problemy właśnie z banem na Facebooku. Podsumowując, ban nie jest jeszcze Twoim pogrzebem, Twojego biznesu. Przeważnie jest to ban czasowy. Masz wtedy płatną reklamę, więc jakoś się z tego wyliżesz. Warto mieć jakieś dodatkowe konto, żeby na ten czas odpowiadać klientom i skup się na liście mailingowej. To nawet jak dostaniesz bana, to mówisz ok, przetrzymam, napiszę sobie mailing do moich klientów i będzie ok. Plus też inne social media, które gdzieś tam Ci uratują skórę. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego odcinka vloga. I zasubskrybuj mój kanał, jeżeli Ci się ten odcinek podobał. No i pozdrawiam Cię. Do zobaczenia. Cześć.